Laudetur Jezus Chrystus. Chciałbym opowiedzieć Państwu o trzech mało znanych szczegółach trzeciej tajemnicy fatimskiej. Oczywiście o tej części tajemnicy, która nam nie została przez Watykan zdradzona. Na wszystkie trzy elementy zwrócił uwagę ksiądz Paul Kramer, już przeze mnie wspominany, dość znany i zasłużony badacz objawień w Fatimie. I tutaj może od razu zaznaczę, w jaki sposób on do tych detali, sam nie czytając trzeciej tajemnicy, docierał. Mówi wprost, że oczywiście zbierał świadectwa zarówno osób, które czytały w całości trzecią tajemnicę, jak i osób, z którymi rozmawiały te osoby. Dlaczego? No, ktoś może powiedzieć, no ale jak to, bo to taka relacja z drugiej ręki. Trzeba wziąć pod uwagę to, że często w takich relacjach są szczegóły, które albo się pokrywają, albo z kolei są zupełnie oryginalne. I ksiądz Kramer robił także tak, że kiedy pozbierał te świadectwa osób, które słyszały od osób, które czytały, co jest w środku, to weryfikował. Na przykład pytał księdza Malachiego Martina, czy taki temat się w trzeciej tajemnicy fatimskiej pojawia i ten potwierdzał lub zaprzeczał. Jeszcze jedna rzecz, to jest taki no niby detal, bo nie wiem, czy ktoś z Państwa się kiedyś zastanawiał, ile osób tak naprawdę czytało trzecią tajemnicę fatimską. Muszę przyznać, że nigdy nie udało mi się znaleźć takiej informacji, natomiast przytoczę może taką uwagę księdza właśnie Martina, który wspominał, że odprowadzając kardynała B w roku 1960 na spotkanie z Janem XXIII, podczas do którego spotkania miała być odczytana trzecia tajemnica fatimska, zauważył, że w pomieszczeniu czekało na rozpoczęcie spotkania aż 17 kardynałów, a oprócz tego były jeszcze inne osoby. Więc po samym pontyfikacie Jana XXIII możemy zobaczyć, że takich osób było całkiem sporo. Oczywiście one wszystkie były związane tajemnicą, natomiast no, w jakiś mniej lub bardziej zawoalowany sposób mogły opowiedzieć innym osobom, co czytały. A teraz przejdźmy do rzeczy. Co ksiądz Kramer określa jako serce, jako istotę trzeciej tajemnicy fatimskiej? Jest to zmiana mszy świętej. Myślę, że to jest dość istotne, bo w wielu relacjach pojawia się informacja, że Matka Boża zapowiedziała, że będzie sobór, który spowoduje takie złe zmiany w Kościele. Natomiast ksiądz Kramer, i to jak podkreślam, to jest ktoś, kto jednak zweryfikował te informacje, twierdzi, że jakby tym jądrem, tym takim ostrzeżeniem najbardziej wyraźnym jest to, że dojdzie do sytuacji, w której msza zostanie zmieniona. Ja zaraz zresztą Państwu pokażę, jak to się wszystko logicznie układa. Dlaczego w ogóle wybrałam tak to na pierwszy punkt. Ale spójrzmy na punkt drugi. Matka Boża wymienia imiona papieży. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś zwrócił na to uwagę, ale w drugiej części tajemnicy fatimskiej jest wymieniony papież. Uświadommy sobie jedną rzecz. Kiedy objawienia fatimskie mają miejsce, mamy rok 1917. I co Matka Boża w tej drugiej tajemnicy do dzieci mówi? Między innymi. Bóg chce ustanowienia na świecie nabożeństwa do mojego niepokalanego serca. Jeśli dokona się tego, co wam mówię, uratuje się wiele dusz i zapanuje pokój. Wojna się skończy, ale jeśli ludzie nie przestaną obrażać Boga, za panowania Piusa XI wybuchnie jeszcze gorsza wojna. Uświadommy sobie. Mamy rok 1917. W kolejnym roku właściwie kończy się pierwsza wojna światowa. Ale w roku 1917 kto jest papieżem? Benedykt XV. A Matka Boża mówi o Piusie XI. Czyli zobaczmy, w 1917 roku zapowiada dzieciom imię papieża, który dopiero zostanie wybrany. I zapowiada, że za jego pontyfikatu rozpocznie się jeszcze gorsza wojna.
My w Polsce często myślimy o początku II wojny światowej jako roku 39, tak? I już, ponieważ myślimy o wrześniu, to jest pontyfikat Piusa XII. Ale potraktujmy Anschluss Austrii z roku 1938 jako początek wojny i widzimy, że wszystko się zgadza. Zgodnie z relacją księdza Ingodolingera, przyjaciela kardynała Ratzingera, w trzeciej tajemnicy fatimskiej, o tym właśnie Ratzinger mu powiedział jako prefekt kongregacji nauki wiary, w trzeciej tajemnicy fatimskiej jest wymienionych dwóch papieży. Jednego z nich Matka Boża porównuje do kameleona, drugiego do węża. Ja tutaj wklejam tę ilustrację jako moją interpretację, ale chociażby, no pewnie wiele osób widziało te słynne zdjęcia auli, która dzisiaj nosi imię Pawła VI, prawda? No, skojarzenie samo się nasuwa. I trzecia rzecz. Zapowiedź pojawienia się antypapieża heretyka. To z kolei potwierdził księdzu Kramerowi wspominany już ksiądz Malachi Martin. A więc mamy jednak logiczny ciąg. Zmianę mszy, papieży, którzy szkodzą. Ale ten antypapież heretyk ma być zapowiedziany w interpretacji tajemnicy autorstwa księdza Kramera, że tak naprawdę usunie mszę, że nie będzie nawet konsekracji. Zwróćmy uwagę, Traditionis Custodes co robi? Petryfikuje sytuację po soborze. Ryt montiniański zostaje uznany za ryt właściwy, jako ryt rzymski. Nie ma już miejsca na starą mszę. Mamy wyraźną zapowiedź w dokumencie papieża. Potwierdził to księdzu Kramerowi Malachi Martin, który, przypomnę, osobiście czytał trzecią tajemnicę fatimską, że będzie papież, który całkowicie właściwie zakaże katolickiej mszy. Czyż nie to zrobił Franciszek? To jest właśnie ten antypapież heretyk zapowiedziany w tej części tajemnicy, która nie została nam udostępniona. Co więcej, on ma także zmienić ryt montiniański, także nie będzie już konsekracji. Więc mamy logiczny ciąg, bo nie znamy treści komentarza, tak? Znamy tylko wizję. Zwróćmy zresztą uwagę, że w interpretacjach, które już przywoływałam, w interpretacji Andrei Cionciego, tam jest zwrócona uwaga na lustro, tak? Bo my znamy tylko wizję. A tam jest lustro, tak? Jakby są dwie osoby. Zresztą Franciszek sam przecież przy okazji wizyty w Fatimie w roku 2017, na stulecie objawień fatimskich, powiedział o sobie, że to on jest tym biskupem w bieli. Na koniec może tylko zwrócę szanownym uwagę na jedną rzecz. Kiedy czytamy tajemnice fatimskie, widzimy, że tam są wizje i tam są komentarze Matki Bożej. Zwróćmy uwagę, że te komentarze często jakby znacząco wychodzą poza samo wyjaśnienie obrazu. Więc tutaj prawdopodobnie też mamy z tym do czynienia. To nie jest wcale tak, że Matka Boża tylko potem swoimi słowami opowiedziała to, co było w wizji. Jednak to, na co zwracał uwagę ksiądz Kramer, układa się w logiczną całość. Jest zmiana mszy, jest wprowadzenie kryzysu do kościoła i ta apostazja, tak? Przecież kilka osób czytających, które czytały trzecią tajemnicę fatimską, mówiło o apostazji w kościele, o apostazji jakby na samym szczycie kościoła. I to rzeczywiście się zgadza. Myślę więc, że wnioski, tak? To co pisze ksiądz Kramer, zasługuje na uwagę. Oczywiście wszystko można znaleźć w dokumentacji filmu. Zachęcam, żeby sięgnąć, są tam wszystkie odnośniki. Dziękuję za wysłuchanie tego vloga. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.